Fortino Ino Wrocław, Anwil Włocławek. Spotkanie 17. kolejki Polskiej Ligi Koszykówki zapowiadało się wyjątkowo ciekawie. Mimo że Inowrocławianie okupują ostatnie miejsce w tabeli, a zespół włocławski zajmuje pozycję wicelidera, to jednak zwykle w meczach derbowych miejsce w tabeli nie miało większego znaczenia. Początek meczu i pierwsze punkty dla Sportino, ale szybko celnym rzutem z dystansu odpowiada Krzysztof Szubarga, który od razu podrywa do boju zespół włocławski. Jest 3-2 i wtedy znakomitą partię rozgrywa Nikola Jovanović. Rzuca dwa razy za dwa punkty i raz zza linii 6-25. Zdobywa 7 punktów z rzędu i Anwil wychodzi na prowadzenie 10-4. Wtedy z marazmu otrząsają się goście, a właściwie ich lider Quinton Day, który poprawia osiągnięcie Jovanovicia i zdobywa 8 punktów z rzędu, doprowadzając do remisu 12-12. Na szczęście w Anwilu sygnał do boju daje Andrzej Pluta, który celną trójką wyprowadza drużynę włocławską na 3-punktowe prowadzenie. Potem jeszcze Dan i Szubarga zdobywają punkty i przewaga Anwilu rośnie do 8 oczek. To najwyższe prowadzenie w tej kwarcie. Niestety, początek drugiej kwarty to 6 minut bardzo słabej gry Anwilu. W tym okresie włocławianie zdobyli zaledwie 3 punkty, co przy celnych rzutach Stena Viciusa, Deja i Bogawacza pozwoliło gospodarzom odrobić straty i doprowadzić do remisu 26-26. Wtedy to kolejną serią punktów popisał się Jovanović, który najpierw trafił za 3, a następnie dołożył 2 oczka z linii osobistych. Wydawało się, że Anwil, który odzyskał 5-punktowe prowadzenie, znów przejmie kontrolę nad spotkaniem. Nic bardziej mylnego. Po celnych rzutach Kęsickiego i Storożyńskiego gospodarze obejmują prowadzenie, którego nie oddają już do przerwy. Mamy więc sensacyjny wynik. Po 20 minutach Sportino prowadzi z Anwilem 35-34. Po przerwie przeciwko Sportino wyszedł zupełnie inny zespół Anwilu. Włocławianie szybko, za sprawą celnych rzutów Pluty i Dana, ale przede wszystkim po raz kolejny świetnie dysponowanego w ataku Jovanovicia, odskakują rywalom na 6, a potem nawet 8 punktów. Mimo usilnych prób i starań w końcówce trzeciej kwarty, kiedy do kosza trafiali Day i Bogawac, Sportino nie było w stanie zniwelować straty, a punkty Tulijkowicza i kończąca trzecią kwartę kapitalna akcja powietrzna Salivana pozwoliły włocławianom utrzymać bezpieczną 5-punktową przewagę. Po 30 minutach meczu 55-50 dla Anwilu. Czy jesteśmy w stanie odrobić straty? Zastanawiali się przed ostatnią odsłoną kibice gospodarzy. Niestety ich marzenia zweryfikował początek czwartej kwarty. Najpierw kolejna znakomita akcja fruwającego Ryśka, a potem trójka Tulijkowicza i Anwil wychodzi na najwyższe w tym meczu prowadzenie 60-50. Po tym knockdownie Sportino już się nie podniosło. Choć Quinton Day dwoił się i troił, to sam nie był w stanie doprowadzić do zaciętej końcówki. Kiedy na 3 minuty przed końcem Anwil osiągnął 14-punktową przewagę, było już jasne, że w tym meczu zwycięzca może być tylko jeden. Ostatecznie Anwil Włocławek pokonał w wyjazdowym derbowym meczu Sportino Inowrocław 84-73. I choć szare zwycięstwa na swoją stronę przechylił dopiero w czwartej kwarcie, to z pełną odpowiedzialnością stwierdzić można, że wygrana ta była zasłużona.